5 stycznia został otwarty końcowy odcinek obwodnicy zachodniej Kent, prowadzący od ulicy Żwirki Wigury do ulicy Spacerowej. Ruch pojazdów na nowo wybudowanym odcinku drogi jest możliwy po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na użytkowanie. Decyzję tę gmina Kęty uzyskała 20 grudnia 2012 roku od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Oświęcimiu, po uprzednio przeprowadzonym odbiorze technicznym oraz obowiązkowej kontroli obiektu. Oficjalne otwarcie rozpoczął burmistrz Tomasz Bąk przejażdżką zabytkowym Oplem z 1934 roku. Otworzyliśmy coś, co tak naprawdę to wielka inwestycja, jeżeli chodzi o miasto, o gminę. No i przekornie 2013 rozpoczyna się bardzo, bardzo szczęśliwie, także jest czego się cieszyć. Takie są wymogi, to jest normalny obiekt budowlany, który podlega odbiorowi bardzo kompleksowemu, także to nie tylko nadzór budowlany, ale na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem, więc pewnie się Państwo zdziwią, ale straż pożarna wydaje się dość oczywista, ale na przykład sanepid, który także taką drogę odbiera, kwestie środowiskowe, kwestie odwodnienia drogi, kwestia bezpieczeństwa ruchu, także sporo dokumentów do wypełnienia. Należy również zwrócić uwagę na wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulica Spacerowa, osiedle zachodnie, osiedle nad Sołą, z wyznaczeniem nowego pierwszeństwa przejazdu na kierunku ulica Spacerowa, osiedle nad Sołą, z podporządkowaniem wlotu z osiedla zachodniego i drogi do basenu. To bardzo istotne i we wszystkich informacjach prasowych, które podawaliśmy, zwracaliśmy uwagę, aby tutaj w tym rejonie miasta teraz i dokładnie na tym skrzyżowaniu, na którym jesteśmy, nie jeździć na pamięć. Ponieważ wjazd z ulicy Spacerowej właśnie w to skrzyżowanie jest podporządkowany od strony osiedla nad Sołą. Więc bardzo prosimy, patrzcie Państwo na znaki. W tym momencie obwodnica traktowana jako droga w linii prostej ma pierwszeństwo, więc w tej chwili możemy zobaczyć ten samochód, który wjeżdża, musi ustąpić pierwszeństwa. Bardzo proszę o ostrożność, zresztą podobnie jak skrzyżowanie następne w kierunku wschodnim, czyli przy zjeździe na basen, tam także zmieniły się zasady pierwszeństwa ruchu. Prosimy Państwo, skrzyżowania są oznaczone, niech Państwo uważają, bo to w trosce o zdrowie. Koszt pełnej realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorami oraz kosztem przejęcia nieruchomości pod pas drogowy obwodnicy wyniósł ogółem niecałe 19 milionów złotych, z czego w 2011 i 2012 roku gmina Kęty otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 milionów złotych. Szóstego stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się przedstawienie jasełkowe. Skoro to już weszło poniekąd w tradycję, to jasne było, że kolejne jasełka pewnie u nas też powstaną. Natomiast pomysł zrodził się bodajże na spotkaniu właśnie koła teatralnego, które tutaj w naszej szkole działa. I właśnie pojawił się taki pomysł opowieści wigilijnej. Zrobiliśmy wszystko sami, staraliśmy się dołożyć wszelkich starań i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym osobom, które tym naszym imprezom tego uroku estetyki dodają. Bardzo dziękuję, wspomnę tutaj jeszcze panią Barbarę Spadek, Edytę Juszak. To właśnie te osoby, które najczęściej starają się nam tutaj również potem pod tym kątem przekazu estetycznego i dekoracji uświetnić te uroczystości. Tym razem dzieci przeniosły widzów w czasie do epoki wiktoriańskiej, do Anglii 1843 roku, przedstawiając wszystkim znane opowiadanie Karola Dickensa, nawiązujące do Wigilii Bożego Narodzenia, opowieść wigilijną. Całe przedstawienie możecie Państwo oglądać na naszym kanale od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem środy o godzinie 4, 12 oraz 20, od 8 stycznia do 2 lutego. Serdecznie zapraszamy! Po wyjątkowo ciepłych 2 tygodniach pora wyjąć z szaf cieplejsze odzienie, ponieważ przed nami tydzień na granicy jesieni i zimy. Dlatego też powinniśmy się spodziewać wszystkiego, co o tej porze roku może się pojawić, od deszczu i śniegu po odwilż oraz siarczysty mróz. 6 stycznia mieszkańcy naszego regionu ponownie za oknami zobaczyli śnieg. Spadło przynajmniej 5 cm białego puchu. Nie obyło się bez porannego odśnieżania samochodów. Nowy tydzień zgodnie z zapowiedziami przyniesie nam i zimę, i słabą odwilż w połowie tygodnia.
Dzieci, które za tydzień rozpoczynają zimową przerwę od szkoły, będą miały wielkie szczęście, gdyż jak zapowiadają synoptycy, przynajmniej pierwszy tydzień ferii, a może i całe, będą mroźne i pełne śniegu. Dziewiątego stycznia na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach odbyły się zawody pływackie, które były zwieńczeniem kursów nauki i doskonalenia pływania prowadzonych przez instruktorów Jadwigę Malinkę oraz Sergiusza Filipiaka. Zawody to są podsumowanie nauk pływania i doskonalenia pływania co roku w okresie zimowym i w czerwcu dzieci startują na zakończenie sezonu pływackiego swoich zajęć nauk pływania, które odbywają się w ramach zajęć z OSIR Kęty. No i w ten sposób dzieci jakoś tak podsumowują swoje wysiłki na codziennych zajęciach. W zawodach rywalizowano w stylu klasycznym, motylkowym, grzbietowym oraz dowolnym w trzech grupach wiekowych, szkół podstawowych oraz gimnazjum. Kategorie wiekowe mamy podzielone w ten sposób, że zerówka jest osobno, pierwsza, druga klasa, trzecia, czwarta klasa, piąta, szósta klasa i gimnazjum jako oddzielna kategoria. Zawody pływackie odbywają się cyklicznie na zakończenie każdego kursu pływackiego, organizowanego przez OSIR Kęty. Dziesiątego stycznia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się ósmy konkurs kolęd polskich i pastorałek Hej Kolęda, Kolęda. To jest ósmy konkurs kolęd polskich i pastorałek Kolęda, Kolęda. Wymyśliła to 8 lat temu nasza koleżanka Małgosia Cużydło. W tym roku mamy 48 uczestników i to naprawdę bardzo, bardzo dużo z różnych stron i Kraków, i Oświęcim, i Libiąż, i Brzeszcze, i Chełmek, nie wiem czy wszystko, Ornontowice. Także cieszymy się, że coraz więcej osób do nas przyjeżdża na ten konkurs. Chcemy przypominać kolędy polskie i pastorałki. Często tutaj mamy osoby, które występują, nauczyciele, którzy przygotowują dzieciaki, wyszukują naprawdę piękne i stareńkie rzeczy. Nie tylko te nasze tradycyjne, znane kolędy, ale sięgają naprawdę po bardzo, bardzo stare i rzadko słuchane i śpiewane rzeczy. A kryteria oceny to, tak jak mówię, dobór repertuaru, muzykalność, wykonanie. To, co zazwyczaj bez względu na tytuł, formę jest na konkursach, jeżeli dotyczących śpiewania, bo to głównie śpiewanie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 48 solistów i zespołów z 20 miejscowości. Komisja w składzie Jacek Furtak, Jacek Kraszewski, Jakub Połącarz i Marek Ryska po wysłuchaniu wszystkich prezentacji artystycznych przyznała nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych w kategorii soliści zdobył Paweł Danek oraz zespół wokalny Gwiazdeczki. Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce otrzymała Eliza Kania, a wyróżnienie zespół Odkrywcy i Przyjaciele. Dziesiątego stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Ambrożego Grabowskiego w Kętach odbyło się spotkanie z poetką Marią Grabowską. Pierwszy wiersz właśnie chcę Kętom ofiarować, który napisałam teraz w ostatnich dniach, po zapoznaniu się trochę z historią Kęt, żeby po prostu uwiecznić w takim wierszyku, w moim tych strofkach, takie ważne osobistości, które są związane właśnie z miastem Kent. Pani Maria wiersze pisze od najmłodszych lat. Tematy dla swoich utworów czerpie z życia oraz otaczającej jej rzeczywistości. Poezją i prozą interesuję się od wczesnych lat dzieciństwa i bardzo lubię pisać. I w chwilach po prostu, gdy mi jest bardzo wesoło i gdy mi jest po prostu bardzo smutno, przeważnie taki, w tych momentach człowiek pisze. I oczywiście takie refleksyjne lubię bardzo wiersze, takie, co po prostu czytelnikowi, odbiorcy mojemu da coś do myślenia, po prostu, żeby zastanowił się nad swoim życiem, nad różnymi problemami. A czasem po prostu chcę rozweselić kogoś, więc piszę takie wiersze trochę takie bardziej wesołe, coś tam nawet z erotyzmu lubię, po prostu takie miłosne, takie delikatne pisać, żeby ta młodzież widziała, jak dotknąć po prostu takie sferę uczuć. Na hali kęckiego OSIR-u w czwartek 10 stycznia odbył się turniej halowej piłki nożnej. W zawodach wzięli udział chłopcy z 5 szkół podstawowych gminy Kęty.
W dzisiejszych zawodach biorą drużyny szkół podstawowych z gminy Kęty. Jest 5 szkół, jest jedynka, jest dwójka kęcka, drużyna z Łęk, drużyna z Bulowic i tyle. 5 drużyn występuje, tutaj grają systemem każdy-każdy, jest to cykl turniejów, gdzie zostanie wyłoniona najlepsza drużyna w gminie Kęty. Rozgrywki przeprowadzane były na zasadzie mini-turniejów, w systemie każdy z każdym. Zwycięzcy turnieju uzyskają awans do zawodów wojewódzkich. Przystąpiliśmy razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji do takiego projektu Halowa Piłka i właśnie 2 turnieje, bo trzeciego nie zdążymy zmieścić czasowo, żeby po prostu te wyniki były razem ze sobą zgrane. Te 2 turnieje, czyli grudniowy i styczniowy, wyłoni zwycięzcę, który będzie reprezentował naszą drużynę w kategorii później już wyżej na etapie wojewódzkim. Kolejny turniej odbędzie się 21 lutego na hali OSIR.